Zofia Gulewicz z domu Wernicka. Ta znamienita artystka sztuki baletu urodziła się 8 lipca 1915 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat przejawiała zamiłowanie i zdolności do tańca. Wychowanka szkoły artystyczno-baletowej występowała jako balerina w Teatrze Wielkim. Zanim związała się z zespołem Wilia, jeszcze w Warszawie zagrała epizodyczną rolę pensjonarki w znanym międzywojennym przeboju filmowym z 1936 roku Ada, to nie wypada. Wraz z rozwojem kariery artystycznej zaczęła budować stabilizację życiową. W Tatrach spotkała swojego przyszłego męża, Arseniusza Gulewicza, wileńskiego inżyniera, projektanta i budowniczego słynnej kolei na Zakopiański Kasprowy Wierch. Wojenna zawierucha sprawiła, że młode małżeństwo uciekło do rodzinnego domu Gulewicza w Kolonii Wileńskiej. Tam na świat przyszły ich dzieci – Włodzimierz i Ludmiła. Tam Zofia mieszkała do końca życia, poświęcając się bez reszty krzewieniu polskości poprzez taniec. Dom jej był ostoją, filarem polskości. Przez ponad 4 dekady kierowała grupą taneczną zespołu Wilia, który, jak podkreślali jej pierwsi członkowie, był to patriotyczny zryw młodzieży tamtych lat. Wilia to był nasz drugi dom. Tworzyła polskie tańce też dla litewskich zespołów, teatrów. Była wzorem wielu młodych ludzi, pragnących stać w świetle reflektorów. Wielokrotnie nagradzana z inicjatywy byłych wiliowców, ulica, przy której mieszkała, nosi jej imię. Zmarła 20 kwietnia 1998 roku w Wilnie.